Witajcie, witajcie. Znajdujemy się w Toruniu. Tutaj Stowarzyszenie Toruńskie organizuje Marsz Wolności. Solidarnie przyłączają się tutaj Świadomi Bydgoszcz i Kamractwo Bydgoskie. Ludzie już się gromadzą. Jest dość spora grupa. Sami zobaczcie, co się dzieje w Toruniu. O, przyjechali kamraci też z Bydgoszczy. Cześć Paweł. Czołem kamracie. Cześć. Witam cię bardzo. Cześć. Bydgoszcz. A cześć Marian. Także jest nas tutaj dość sporo. A nagrywa dla was Świadomi Bydgoszcz. O, przyjechał nasz kamrat. Cześć. Czyli zwarcie gotowi. Tak jest. Przeciwstawić się reżimowi. Takie hasło. Piękne hasło. To takie hasło. Kamraci z Torunia bardzo się postarali, żeby to zorganizować. Jest tutaj wymowny baner. Postaram się go wam z bliska nagrać, żeby był czytelny. Naciągniecie bardziej, żeby było widać? No ciężko. Dobrze, tyle to się przeczyta. Spokojnie. Bardzo wymowne hasło. Zatrzymaj się mniej więcej ruch Bydgoskiej Akronowica. Będzie się lepiej tutaj szybko na to. Również żyjemy w wolnej Polsce. O, to po prostu dawia, proszę pani. O, Świadomi Bydgoszcz. Dla każdego taką samą. Dlatego walczymy, żeby ta wolność była. Cześć. Mówię na ciebie, starszy, nie stanie. A to jest nasza dzielna kamratka, chyba najdzielniejsza i najsilniejsza. Jednego by przeskoczyła chłopaka w rurkach. W rurkach na pewno. Tak, tyle pary ma w sobie, że... Chcemy się zniewolić. Młody adept tego spadochroniarza, starcie się zabił, bo się nie otworzył. Napisać koronawirus. Chodzi o to. Chodzi o zakup statystyki. O skalę zagrożenia. Ale to przed tym, przed tymi drzewami. Jak widzicie, ludzie są podzieleni. No i a spowodowało to rozłam w naszym społeczeństwie. My nie negujemy, że choroby nie ma. Ona jest. Ale skala zagrożenia jest na epidemię. Choroba jest, bo ja mam teraz, się zdarzyło w rodzinie mojej siostry, 3 osoby już odeszły. No, ale nie ma, ale nie ma sposobu zdiagnozowania. No jedźcie tam, zaprotestujcie przeciwko chorobie, ja smętaki umrę, jak będzie pani nosić maskę. A wie pani, co jeszcze Zaleski zaplanował? Zamknąć Toruń. Ja sam mam zamknięte COVID-em. Nie wiem, bo... A no najnowsze, w piątku. Nie rozmawiałam. A no widzi pani, to pani się oficjalnie dowie. Toruń ma być zamknięty. Wydawało mi się, że Zaleski był trochę jakoś rozumny zawsze, ale nie wiem tego. No, a pani powie, ja czy pani ogląda telewizję Kurskiego? Jakiego Kurskiego? No, Jacka Kurskiego, prezesa. Nie, telewizję polską, a nie Kurskiego. No to nie jest telewizja polska, to jest kurwizja. Rząd nie jest Kaczyńskiego, tylko rząd polski. Telewizja nie jest Kurskiego, nie jest rząd telewizja polska. To są zarządcy. Kościół nie jest żaden czyny na nas, Polaków, katolików, którzy... Kaczyński nigdy nie był Polakiem i nie jest w świecie, jest wrogiem. I chce zniszczyć naród polski. A pan kim jest? No. Ja jestem Polakiem, bo mnie niszczą. Nie niszczę, mam na to dowody. Jak to pani tam szóstego reklamy przyniosła. Proszę pana, no. Daj pan spokój. Nie, nie daj pan spokój, za Polak, pani jak prawdę. Pan ani nie jest jeżeli jest pani zindokrywana przez ani, kurwizję, to nie ani rozumnym człowiekiem, to pan jest nie Polak. No. Także kochani,
pomodlę się za was wszystkich, żeby wam głupota odleciała. A ja życzę pani dużo zdrowia. Ja wam też życzę, ale ja się chronię, proszę pana. A to pani, ta maseczka nic nie zabrania. Nikt pani tego nie zabrania, proszę się chronić. No. A oni opowiadają... Ale nikt tam też nie zabroni oddychać. A ja oddycham bardzo dobrze. Niech pani oddycha. Tylko żeby pani nie dostała grzywicy płuc. Życzę pani. Jak widzicie, opinie są bardzo różne. Są jeszcze ludzie, którzy nie potrafią przyjąć tak prostych informacji, ogólnie dostępnych informacji. No jest nas coraz więcej. To ona jest trudna do... Cześć, ratowania. Jędrzej. Witam. Ale jest uratowanie. Tutaj kamractwo bydgoskie. Dlatego, że jej sąsiedzi zmarli na to. Powiedzieli jej, że zmarli na to. Tak. Nie. Ale dokładnie tego nie dowiemy się. No, nie wiemy, w jaki przebieg miała jej choroba. No właśnie. Raz, no. We wtorek wiozłem kobitkę, słuchajcie, 51 lat. Może odejdziemy, bo to są sprawy bardziej prywatne. Ludzie się gromadzą, jest nas coraz więcej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Policja, jak widzicie, już przyjechała. Zwarci gotowi. Ciekawe, czy będą pałować dzisiaj. Może białe kaski przyjadą nawet. Zobaczymy. Dobra, a jemy, ale przyszły tutaj całe rodziny z dziećmi. Wolni, dumni ludzie. Widzę, że prowadzisz live'a, tak? Prowadzę live'a, no. Cześć. Strona Wolnimy. Cześć, a ty? Świadomi Bydgoszcz. Świadomi Bydgoszcz. A to u nas też dużo o świadomości jest, tych kretynizmów. Świadomi Bydgoszcz, ja też może, o, zrobimy sobie ten, pamiątkę. Cześć wam. Siemanko. Świadomi Bydgoszcz. Tylko się łączymy już, nie? Znajdziemy cię. I grupa łączymy. Zaraz to spróbujemy, zalajkujemy. I zalajkujemy Świadomi Bydgoszcz. I będziemy wspierać. Nawet jak nie jesteście z Bydgoszczy, to też to możecie... My jesteśmy z Bydgoszczy, przyjechaliśmy Torunia, Toruń wspiera Bydgoszcz, także... Dokładnie. Pełna współpraca. Czasami się trochę potniemy, sobie podokuczamy, ale... To nie jest ważne. To nie jest ważne. W tym momencie to wszystko idzie na bok. Dokładnie. Nie ma żadnych podziałów. To tutaj walczymy o wspólne dobro, o wolność dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla naszych dzieci i wnukom. Dokładnie. Bo co my im zostawimy? Maski na ryju, kagańce. Ludzie, obudźcie się, otrząśnijcie faszyzm. Się. To tyle. Znajdziemy cię, znajdziemy. Znajdziemy, ja też. Zauważyłem tutaj bardzo fajny plakat. Pokażę go wam z bliska. Bardzo wymowny. Zobaczcie sami. Ktoś bardzo się postarał. Thank you.
Idziemy dalej. Na tydzień nie da się sterować. No wiadomo, i musi być zdecydowanie dużo. Musi być. Wszystko tak, nasz rząd nie jest suwerenny, jest marionetkowy, zresztą nie jedyny. Właściwie już mamy jeden rząd światowy, co widać po decyzjach takich samych wszystkich rządów, co widać, bo nawet w postępowaniu policji z demonstrantami. To jest ten sam scenariusz napisany przez tą samą klikę. Czyli przechodzimy na prawo naturalne. To jest namacalne. Czyli wchodzimy w prawo naturalne. Prawo naturalne jest niezbywalne, jest, po prostu dokładnie. Jest. Natomiast prawo, jakie nas obowiązuje w sądach, to jest nasza umowa. I tej umowy też rząd w tej chwili nie przestrzega, więc nas zdradził. Więc prawo nie obowiązuje w pewien sposób, można powiedzieć. No akurat wygrywamy teraz w sądach z policją, będziemy wypłacać odszkodowania za zatrzymania, więc tutaj prawo zadziałało właściwie i mamy nadzieję, że dzięki temu za tydzień 20 policja już do takich kroków nie odważy się na takie kroki. Myślę, że policja obróci się w naszą stronę w którymś momencie. Szczerze mówiąc, każdą sytuację, rozmowy z nimi, kiedy nas zaczepiają o maseczki, o cokolwiek, wykorzystujemy wszyscy w całym kraju, żeby ich edukować. Dokładnie. I widzimy, że to się mówi, rura im mięknie, że jest im głupio, że są wykorzystywani do takiej roli. Do roli pachołków reżimu, gdy obok dzieje się coś złego, gdy na przykład ludzie umierają bez pomocy pod szpitalem, to oni ludzi zaczepiają o jakieś durne maseczki, które i tak nie mają umocowania prawnego. Sami nie mają dobrych, to jest najśmieszniejsze. Sami nie mają, to samo wczoraj widzieliśmy w tym Koninie, kiedy to mnie na przykład zbawiło, jak policja, jak już wszyscy się rozeszli, to poszli za ostrowskimi pancernymi, czyli WON. Tak. I jak mówię, mundurowi mundurowych spisywali. Nie żartuję. Samochodzi. Tak. Ja też się z nimi trochę zabawiłam. Jak byli już w samochodzie, trzeba zaznaczyć. Mówiąc, że nie chcę się wylegitymować, no to pan policjant do mnie mówi, no to idziemy do radiowozu. Czy mam użyć środków przymusu? Ja mówię, nie, sama podejdzie. A których? Gazu czy kajdanek? Trochę się z nimi pogroczyłam, edukując ich, co będzie podawane do ich ciał w postaci dokładnie, szczepionek i że dokładnie, służymy pomocą, bo my ludzi nie segregujemy, pomagamy każdemu człowiekowi, który jest przymuszany do szczepień i zapraszałam ich, żeby się kontaktowali. A czy oni się boją chociaż tych szczepień? Jeden pan powiedział, on się zaszczepi, bo chce podróżować. A ja mówię, dobrze, ale niech pan trzy razy przeczyta charakterystykę. Niech pan przeczyta trzy razy charakterystykę i zobaczy ten czarny trójkącik i się zastanowi, czy na pewno chce brać udział w eksperymencie. Bo co mu z podróży, jak będzie miał paraliż albo zejdzie, tak? No właśnie. A słuchaj, a czy nie warto im zadać też pytania, czemu w tamtym roku zginęło 70 tysięcy Polaków nie na COVID, tylko przez maseczki, brak dostępu do lekarza, stres? Podkreślamy, nawet krzyczyliśmy na ulicach Torunia i fajna trasa, bo pod blokami pełno ludzi wychodziło na balkony i słuchało, co mówimy. Przechodziliśmy pod Lidlem, pod marketami, gdzie ludzie pojechali. Ja może jedno słowo bym powiedział, bo może by było warto wchodzić, nie wiem dlaczego jeszcze taka akcja nie zaistniała, bo ja jak teraz zapoczątkowałem, wchodzić do szpitali, bo ja wiem, że tam jest duży strach wśród lekarzy, bo ja rozmawiałem, ja to mówię live, jakoś w grudniu z lekarzem wojskowym. I on powiedział mi z całą czerwoną twarzą, że to jest poważne zagrożenie wolności, że w życiu by sobie tego paszportu nie dał zrobić. Może powinniśmy taką akcję zrobić ogólnopolską, żeby wejść i po prostu dać tą pewność siebie lekarzom, bo oni się boją tych wpływów odgórnych. Ja uważam, że dobrym pomysłem jest pójść pod szpitale, gdzie ludzie stoją w kolejkach, czekając na te śmieszne testy i jest im odmawiana pomoc.
tam powinni być ludzie właśnie z kamerami, tam powinni być przedstawiciele ruchów społecznych. I zresztą taką fajną akcję udał Bawarczyk zapoczątkował, pomagania akurat tutaj ofiarom banków. Natomiast Justyna, uważam, że w ten zaraz sam sposób... Czyli postawa zasadnicza. Do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak coś wierzyć mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem. Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Złączym się z narodem. Jak to niecki do Poznania, poszczepim za Bożem, dla ojczyzny ratowania, ludzi cieszy Boże. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Już tam ojciec do przywodzi, mówi zapłakany, słuchaj jedno polonaci, biją terabany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, łączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, łączy się z narodem.